W styczniu 2015 roku kalifornijska władza kolei wysokich prędkości rozpoczęła realizację projektu kolei wysokich prędkości w Kalifornii. W pierwszej fazie budowy linia połączy San Francisco z Los Angeles i Anaheim. Całkowita długość tego odcinka trasy wyniesie 795 km. Druga faza obejmuje przedłużenie linii od południowej części trasy do San Diego oraz od północnej części do Sacramento. W ten sposób całkowita długość kolei wysokich prędkości w Kalifornii wyniesie 1249 km. Pomysł stworzenia kolei wysokich prędkości w Stanach Zjednoczonych pojawił się po raz pierwszy w 1979 roku, jednak projekt nie uzyskał wtedy aprobaty. Tymczasem populacja Kalifornii znacznie wzrosła i rząd musiał odpowiednio zmodernizować system transportowy. Władze doszły do wniosku, że linie szybkobieżne są bardzo korzystne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Projekt budowy kolei w Kalifornii jest skrupulatnie zaplanowany, a jego głównym celem jest stworzenie najwygodniejszego i najdogodniejszego środka transportu dla ludności. Każdy pociąg będzie miał do 400 metrów długości. Kompleks pociągów będzie obejmował różne typy wagonów, takie jak ciche wagony, miejsca zabaw dla młodych rodzin, wagony restauracyjne, a nawet sale konferencyjne. Każdy pociąg będzie miał pojemność 1300 pasażerów, co oznacza, że dzienny przepływ pasażerów wyniesie 115 tysięcy osób. Stacje kolejowe na linii będą wyposażone w parkingi, sale tranzytowe, miejsca odbioru i wysiadania, platformy zadaszenia, pionowe ciągi komunikacyjne, lobby oraz różne funkcjonalne i operacyjne pomieszczenia. Koszt tego projektu wynosi 128 miliardów dolarów. High Speed to wielki projekt w Anglii dotyczący budowy szybkiej kolei. W 2007 roku mieszkańcy Londynu mieli już okazję docenić wygodę szybkiej kolei, która łączy Londyn z tunelem pod kanałem La Manche. Jednak władze kraju postanowiły na tym nie poprzestać i ogłosiły budowę szybkiej kolei TWO w 2017 roku. Zgodnie z pierwotnym planem, linia miała rozciągać się od stacji Houston w Londynie do centrum Birmingham, a następnie rozdzielać się na dwie odnogi, prowadzące w kierunku Manchesteru i Leeds. Całkowita długość kolei miała wynosić ponad 500 km. Jednak po rozpoczęciu budowy szybkiej kolei plany uległy zmianie. Było to spowodowane głównie niewłaściwą oceną budżetu. Początkowo zakładano, że koszt projektu wyniesie 47 miliardów dolarów, ale później okazało się, że koszt wzrośnie co najmniej dwukrotnie. 100 miliardów dolarów to po prostu astronomiczna kwota pieniędzy, dlatego zdecydowano się na budowę jedynie uproszczonej szybkiej kolei. Linia ta połączy tylko Londyn i Birmingham o długości 230 km. Ta decyzja pozwoliła zmniejszyć koszt projektu do 84 miliardów dolarów, ale nawet ta kwota jest znacznie wyższa niż początkowo szacowano przed rozpoczęciem budowy. Pomimo tego oraz wielu innych negatywnych czynników, które spowodowały stałe opóźnienia w otwarciu linii, szybka kolej zostanie oddana do użytku. Dzięki niej mieszkańcy Londynu i Birmingham będą mogli podróżować między dwoma największymi miastami w Wielkiej Brytanii dwa razy szybciej niż obecnie. W angielskim hrabstwie Somerset na brzegach kanału Bristolskiego Oceanu Atlantyckiego znajdują się dwie elektrownie jądrowe – Hinkley Point A i Hinkley Point B. Pierwsza z nich została zbudowana w 1965 roku i wycofana z eksploatacji w 2020 roku. Druga elektrownia została uruchomiona w lutym 1976 roku i zamknięta w 2022 roku. Z powodu przestarzałości tych dwóch elektrowni jądrowych, brytyjski rząd rozpoczął w 2009 roku opracowywanie projektu nowej, nowoczesnej elektrowni jądrowej Hinkley Point C. W rzeczywistości budowa była omawiana już od lat 80., ale projekt był wielokrotnie odkładany z różnych powodów. W 2016 roku uzyskano wszystkie niezbędne licencje na budowę Hinkley Point C. Inwestorami projektu są brytyjska zintegrowana firma energetyczna EDF Energy i chińska państwowa korporacja CGN. Budowa elektrowni rozpoczęła się w 2017 roku. Początkowo perspektywy projektu wydawały się atrakcyjne.
Hinkley Point C miała zapewnić zeroemisyjną energię elektryczną dla około 6 milionów domów. Dodatkowo, podczas jej budowy planowano zatrudnić co najmniej 3 tysiące osób, co stworzyłoby nowe miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców. Zgodnie z planem projektu, Hinkley Point C miała być operacyjna do 2026 roku, jednak niestety budowa była wielokrotnie opóźniana. Obecnie, zgodnie z najnowszymi planami, budowa Hinkley Point C ma zostać zakończona do 2029 lub 2031 roku. Wraz z opóźnieniami w uruchomieniu, koszt budowy również wzrósł. Na dzień dzisiejszy koszt projektu Hinkley Point C szacowany jest na 57 miliardów dolarów. W 2016 roku Arabia Saudyjska rozpoczęła projekt o niewiarygodnej skali, nazwany Saudi Vision 2030. Jego głównym celem jest stworzenie różnych programów i projektów mających na celu zmniejszenie zależności od ropy naftowej i rozwój kraju we wszystkich kierunkach. W ramach tego narodowego planu podjęto decyzję o budowie futurystycznego miasta o nazwie Neom. Neom nie będzie przypominał tradycyjnego miasta. Zostanie podzielony na trzy główne dzielnice, z których każda będzie dedykowana określonej dziedzinie rozwoju Arabii Saudyjskiej. Oksagon będzie innowacyjnym portem na wodzie, Trojena, górskim kurortem turystycznym, a The Line – unikalnym, inteligentnym miastem rozciągającym się na 170 km. Dodatkowo w przyszłości planowane są dwie kolejne dzielnice – Sindala, morski kurort na wyspie, oraz Leia, kompleks składający się z trzech hoteli nad Zatoką Akaba. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się dzielnica The Line, która przedstawia nową wizję zielonego miasta. Planowane jest, że wszystkie autostrady i infrastruktura, które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko, będą umieszczone pod powierzchnią miasta, zachowując tym samym całe życie naturalne na powierzchni. Twórcy projektu twierdzą, że mieszkańcami tego miasta przyszłości będą ludzie, którzy dążą do wkładu w jego rozwój. Z tego powodu Neom już teraz oferuje wiele możliwości dla obiecujących i ambitnych profesjonalistów z różnych dziedzin. Neom będzie zlokalizowany na obrzeżach północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej w administracyjnej dzielnicy Tabuk. Całkowita powierzchnia tego przyszłego miasta wyniesie co najmniej 26 500 km². Budowa Neom rozpoczęła się w 2017 roku i ma zostać zakończona do 2030 roku. Pomimo wielu interesujących pomysłów na stworzenie idealnego miasta, projekt spotkał się z dużą krytyką. Jednak książę koronny Arabii Saudyjskiej, Muhammad bin Salman, jest pewny pomyślnej realizacji planu, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę astronomiczną kwotę 1,5 biliona dolarów przeznaczoną na budowę Neom. Program Gateway, opracowany w 2011 roku przez amerykańskiego narodowego operatora kolejowego Amtrak, to projekt mający na celu poprawę infrastruktury kolejowej. Głównym celem projektu jest wymiana przestarzałych linii kolejowych wzdłuż korytarza północno-wschodniego między New Jersey a Nowym Jorkiem. Projekt otrzymał aprobatę w 2021 roku, a pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w 2023 roku. Zgodnie z planem projektu, pierwsza faza programu obejmuje budowę nowego dwutorowego tunelu pod rzeką Hudson. Wraz z budową nowego tunelu istniejący dwutorowy tunel North River, który został poważnie uszkodzony podczas huraganu Sandy w 2012 roku, zostanie odnowiony i zmodernizowany. W późniejszych etapach projektu Most Portal North w New Jersey oraz mosty Sawtooth zostaną wymienione. Dodatkowo program obejmie budowę mostu Portal South nad rozbudową metra w Sydney, najludniejszym mieście Australii, położonym w stanie Nowa Południowa Walia. Jeśli myślisz, że jest to spowodowane przestarzałością trasy i potrzebą modernizacji, jesteś w błędzie. Zaskakujące jest, że w tak dużym mieście jak Sydney, z populacją przekraczającą 5 milionów ludzi, metro zostało otwarte dopiero w 2019 roku, a wszystkie prace, które są prowadzone, to bardziej kontynuacja budowy metra niż jego modernizacja. Budowa metra była po prostu konieczna dla miasta, takiego jak Sydney, ponieważ wielki Sydney obejmuje 658 przedmieść. Naturalnie wielu ludzi z tego regionu pracuje w samym Sydney,
a dostępność transportu odgrywa tutaj istotną rolę. Na szczęście władze stanu Nowa Południowa Walia zadbały o komfort swoich mieszkańców i rozpoczęły budowę metra, które łączy wiele przedmieść Wielkiego Sydney z centrum miasta. Obecnie całkowita długość metra wynosi 36 km, w tym 13 stacji. Jednak to nie wystarczyło, więc władze rozpoczęły jego rozbudowę. Nowy odcinek linii będzie biegł od północno-zachodniego obszaru Sydney do południowo-zachodniego, docierając do stacji Chatswood. Całkowita długość tej trasy wyniesie 15,5 km, a do głównej linii zostanie dodanych 6 stacji. Budowa tego odcinka obejmuje użycie wielu nowoczesnych narzędzi, w tym maszyny drążącej tunel o masie 975 ton, nazwanej Kathleen na cześć Kathleen Butler, doradcy technicznego inżyniera Johna Bradfielda, kobiety, która odegrała kluczową rolę w budowie mostu Sydney Harbour. Takie maszyny są specjalnie zaprojektowane do pracy w różnych warunkach glebowych, w tym na odcinku pod portem Sydney. Aby wyeliminować długie oczekiwania, szczególnie w godzinach szczytu, planuje się ustalenie odstępów między pociągami na nie więcej niż 2 minuty, co znacznie zwiększy przepływ pasażerów. Koszt projektu rozbudowy metra w Sydney wynosi 25 miliardów dolarów. Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termojądrowy, czyli ITER, to międzynarodowy projekt mający na celu zademonstrowanie potencjału komercyjnego wykorzystania fuzji jądrowej. Prace nad projektem rozpoczęły się w latach 80. XX wieku, ale budowa obiektu rozpoczęła się dopiero w 2010 roku. Lokalizacja wybrana dla międzynarodowego reaktora termojądrowego to gmina Saint-Paul-les-Durance w południowo-wschodniej Francji. W eksperymencie biorą udział wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz wiele innych krajów. Przez długi czas przygotowywano teren pod umieszczenie reaktora jądrowego, podczas gdy kraje uczestniczące pracowały nad jego stworzeniem. W 2020 roku rozpoczęto montaż reaktora. Sam reaktor termojądrowy ma formę tokamaka, czyli toroidalnego urządzenia do magnetycznego zamykania plazmy, aby osiągnąć warunki niezbędne do kontrolowanej fuzji termojądrowej. Według planów projektowych instalacja ta będzie miała wysokość ponad 70 metrów, przewyższającą wieżę Eiffla i będzie ważyć 23 tysiące ton. W wyniku eksperymentu naukowcy dążą do uzyskania plazmy o objętości 40 metrów sześciennych, do czego wewnątrz reaktora musi zostać osiągnięta temperatura przekraczająca 150 milionów stopni Celsjusza. Dodatkowo pole magnetyczne w tokamaku musi być wzmocnione do 200 tysięcy razy w stosunku do pola ziemskiego. Wreszcie, aby zapewnić powodzenie eksperymentu, masywne nadprzewodzące magnesy będą musiały zostać schłodzone do temperatury minus 269 stopni Celsjusza. Cała ta koncepcja brzmi wręcz fantastycznie, ponieważ jeśli naukowcom uda się spełnić wszystkie te warunki, obszar, w którym znajduje się reaktor, stanie się jednocześnie najgorętszym i najzimniejszym miejscem na planecie. Trudno w to uwierzyć, ale naukowcy są przekonani, że jest to całkowicie możliwe. Dlatego inwestycje w ten projekt wyniosły ponad 25 miliardów dolarów. Tutten, Stuttgart, położony w południowo-zachodniej części Niemiec, jest jednym z głównych innowacyjnych miast w kraju. W 2008 roku władze miasta nazwały go nowym sercem Europy i rozpoczęły liczne projekty mające na celu uczynienie Stuttgartu miastem, w którym biznes spotyka się z przyszłością. Jednym z tych projektów jest projekt Stuttgart, dotyczący rozwoju kolei i urbanizacji. Plan projektu przewidywał całkowitą rozbiórkę starego dworca czołowego i budowę nowej podziemnej stacji przelotowej z 8 torami. Aby zrealizować ten pomysł, nowa stacja musiała być zbudowana nie pionowo, ale poziomo, czyli obrócona o 90 stopni w stosunku do lokalizacji starej. Dodatkowo wymagało to budowy nowych tuneli o łącznej długości 30 km oraz 57 km linii kolejowych. Nowa stacja przelotowa ma zostać włączona do sieci szybkiej kolei, co znacząco skróci czas podróży z jednego punktu do drugiego. Na przykład dotarcie do Monachium wcześniej zajmowało 2,5 godziny, ale po budowie stacji przelotowej zajmie to nie więcej niż 1,5 godziny. Plan projektu przewiduje również utworzenie nowej zajezdni kolejowej w rejonie lotniska w Stuttgarcie oraz centrum wystawowego.
To połączy te dwa ważne obiekty z siecią transportową. Prace budowlane rozpoczęły się w 2010 roku. Według początkowych szacunków koszt projektu miał wynosić 2,5 miliarda euro, ale obecnie wiadomo, że koszt Stuttgartu wyniesie co najmniej 11 miliardów euro. Budowa tak poważnego projektu naprawdę wymaga dużych nakładów finansowych. Dużo pieniędzy zainwestowano również w projektowanie Stuttgartu, które obejmuje przestrzeń parkową oraz 28 ogromnych kolumn w kształcie mis. Do ich budowy wymagano 350 ton stali oraz 685 metrów sześciennych betonu. Stuttgart stał się bardzo kontrowersyjnym i bardzo skomplikowanym projektem, w który niewielu wierzyło. Jednak niemieckie władze nie bały się trudności i kontynuowały pracę nad swoim planem. Przewiduje się, że budowa zostanie zakończona w 2025 roku. Silicon Valley znajduje się w północnej Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Ten region jest globalnym centrum nowoczesnej technologii i innowacji. W Dolinie Krzemowej znajdują się siedziby wielu największych światowych korporacji. To właśnie tam opracowano zintegrowane obwody krzemowe, mikroprocesory i inne technologie. 1/3 wszystkich inwestycji kapitału wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych trafia do tego regionu, więc nie dziwi fakt, że stał się on wiodącym centrum i ekosystemem dla innowacyjnych startupów high-tech. Bez wątpienia władze Stanów Zjednoczonych kontynuują rozwój tego sukcesywnego regionu swojego kraju. W 2024 roku rozpoczęła się druga faza wielkiego projektu, mającego na celu poprawę Silicon Valley. Pierwsza faza została zakończona w 2020 roku. W jej wyniku system BART zyskał dwie nowe stacje, z których każda jest częścią dwóch głównych centrów tranzytowych. Druga faza obejmuje przedłużenie usługi BART o 10 km poprzez budowę trzech nowych podziemnych stacji na południe od stacji Beresa oraz jednej nadziemnej stacji w Santa Clara. Plan zakłada, że dzięki temu projektowi do 2036 roku linia będzie obsługiwać ponad 54 tysiące pasażerów dziennie. Budowa stacji zostanie zakończona w 2036 roku, co jest tylko 12 lat od teraz. Tak długie terminy wynikają z złożoności budowy, ponieważ linia będzie przebiegać przez centrum San Jose, gdzie znajdują się ważne podziemne instalacje, które nie mogą zostać naruszone. Dodatkowo region ten jest podatny na trzęsienia ziemi, co wymaga uwzględnienia charakterystyki gleby podczas budowy tuneli. Pomimo tych wyzwań władze są pewne, że projekt zostanie pomyślnie ukończony. Rozbudowa regionalnego systemu BART zapewni szybką i wygodną alternatywę tranzytową wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, umożliwi szybki dostęp do głównych centrów zatrudnienia w całym obszarze Zatoki i z powrotem poprawi połączenia usług transportu regionalnego, przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy mobilność ludności w trudnych sytuacjach transportowych. Brzmi to atrakcyjnie, jednak koszt tego projektu obiecuje być niezwykle wysoki. Początkowo inwestycja miała wynieść 12,2 miliarda dolarów, ale miesiąc po rozpoczęciu budowy wzrosła do 12,7 miliarda dolarów. Jak pokazuje praktyka, kwota ta będzie dalej rosnąć w przyszłości. Obecnie w Indiach realizowany jest ogromny projekt transportowy. Budowa szybkiej kolei łączącej Ahmedabad w stanie Gujarat i Mumbai, stolice stanu Maharashtra. Warto zauważyć, że Indie mają jedną z największych sieci kolejowych na świecie o łącznej długości tras przekraczającej 64 tysiące kilometrów. Jednak kraj ten nigdy nie miał linii szybkiej kolei. Ten projekt dostarczy Indiom pierwszą szybką kolej. Połączenie szybkiej kolei będzie częścią linii Pune-Ahmedabad-Mumbai o długości 650 kilometrów. Całkowita długość tego odcinka wyniesie 8 km, z czego 468 km będzie znajdować się w korytarzu naziemnym, 27 km w tunelu, w tym podwodna sekcja, a 13 km nad ziemią. Dzięki temu projektowi czas podróży między dwoma punktami końcowymi zostanie skrócony czterokrotnie, z 8 godzin do 2 godzin. Szybka kolej Mumbai-Ahmedabad rozpocznie się w kompleksie Bandra Kurla w Mumbai i zakończy się w pobliżu stacji kolejowej Sabarmati w stanie Gujarat.
W sumie linia będzie obejmować 12 stacji. Po otwarciu pasażerowie będą mieli do wyboru dwa rodzaje usług – pociąg ekspresowy i usługę ekspresową. W pierwszej opcji pasażerowie mogą podróżować z Mumbai do Ahmedabad w 2 godziny i 7 minut bez przystanków. Druga opcja obejmuje przystanki, a podróż potrwa 2 godziny i 58 minut. W sumie na linii będą odbywać się 70 kursów dziennie w obie strony. Do szybkiej kolei zakupione zostaną japońskie pociągi E5 Shinkansen. Pociągi te będą zmodyfikowane, aby działać w indyjskich warunkach pogodowych. Indie są znane z ekstremalnych upałów, sięgających 50 stopni Celsjusza na Słońcu. Dlatego pociągi będą wyposażone w specjalne systemy chłodzenia, klimatyzatory i filtry przeciwpyłowe. Każdy pociąg będzie składać się z 10 do 16 wagonów z pojemnością pasażerską od 1300 do 1600 pasażerów. Maksymalna prędkość pociągów wyniesie 350 km na godzinę. Linia ma zostać otwarta w sierpniu 2026 roku. Koszt tego projektu przekroczy 5 miliardów dolarów. LNG Canada Development Inc. To przedsiębiorstwo przemysłowe utworzone w celu budowy terminalu eksportowego skroplonego gazu ziemnego. Wybrana lokalizacja dla terminalu to Kitimat, gmina w regionie północnego wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Głównymi inwestorami projektu są 5 dużych międzynarodowych firm, w tym Shell PLC i Mitsubishi Corp. Oczekuje się, że skroplony gaz ziemny będzie dostarczany do krajów klientów z dwóch zakładów przetwórczych o łącznej wydajności około 14 milionów ton rocznie. Jednak po uruchomieniu projektu przewidywany wolumen eksportu wzrośnie do 26 milionów ton rocznie. Realizacja projektu obejmuje dwa główne etapy. Pierwszy etap to budowa przybrzeżnego gazociągu, którego całkowita długość wyniesie 670 km i będzie przebiegać przez północną Kolumbię Brytyjską. Prawidłowe funkcjonowanie gazociągu będzie odpowiedzialnością północnoamerykańskiej firmy TC Energy Corporation. Zgodnie z planem projektu, początkowa wydajność gazociągu wyniesie 2,1 miliarda stóp sześciennych dziennie. Drugi etap koncentruje się na budowie zakładu do skraplania i przechowywania gazu ziemnego. Technologia produkcji obejmie system chłodzenia gazu ziemnego do stanu ciekłego i jego przechowywania. Dodatkowo w Kitimat zostanie zbudowany port specjalnie zaprojektowany dla statków przewożących LNG. Planowane jest, że statki przewożące LNG będą nawigować przez kanał Douglas, załadują surowiec i wyruszą w podróż do zagranicznych destynacji, głównie w Azji, ponieważ kraje w tej części świata będą głównymi nabywcami gazu. Ten projekt może wydawać się całkiem zwyczajny z perspektywy ekonomicznej, ale jego koszt jest imponujący, wynosząc 31 miliardów dolarów. Obecnie dwa główne miasta Japonii, Tokio i Osaka, są już połączone szybką linią kolejową Shinkansen, zbudowaną w 1967 roku. Pomimo tego, że pociągi na tej linii poruszają się z prędkościami przekraczającymi 320 km na godzinę, władze kraju zdecydowały się na budowę jeszcze szybszej kolei, która pobije wszystkie światowe rekordy. Budowa najdłuższej na świecie linii kolei magnetycznej Maglev rozpoczęła się w 2014 roku i zostanie zakończona do 2027 roku. Ta linia połączy Tokio z głównym miastem Nagoya w centralnej części głównej wyspy Japonii, Honshu. Całkowita długość trasy wyniesie 286 km. Można powiedzieć, że prace nad tym projektem rozpoczęły się już w latach 70., jednak z powodu braku niezbędnych technologii w tamtym czasie pomysł pozostawał niemożliwy do zrealizowania i wydawał się nierealistyczny. Jednak 30 lat później firma Jhotar Central Railway opracowała i wprowadziła swój pierwszy Maglev Super Express, który ustanowił światowy rekord prędkości dla pociągów. Maglev został przetestowany na specjalnym torze o długości 19 km w prefekturze Yamanashi. Obecnie Japonia posiada już kilka najnowszych modeli Maglev zdolnych do poruszania się ze średnią prędkością około 500 km na godzinę. Te właśnie Super Ekspresy będą kursować między Tokio a Nagoją na nowej linii. Dzięki tak fantastycznej prędkości podróż z jednego miasta do drugiego zajmie zaledwie 40 minut.
Warto zauważyć, że pociągi szybkobieżne istniejącej linii Shinkansen mogą pokonać tę samą odległość w ciągu 1 godziny i 18 minut. W przyszłości władze japońskie planują przedłużenie tej linii i połączenie jej z Osaką. Po tym długość tej ultradługiej kolei szybkobieżnej wyniesie 515 km, a czas podróży z Tokio do Osaki zostanie skrócony o prawie 1,5 godziny, zajmując tylko 67 minut. Koszt tego projektu szacowany jest na 100 miliardów dolarów.